Proszę Państwa, Electric Simulator. Kolejny odcinek z tej gry. A co na dzisiaj? Dzisiaj chciałem zrobić elektryka na budowie. Zainstalować brakujące puszki, zainstalować gniazdka i zainstalować włączniki. Właśnie po to zbieraliśmy w poprzednim odcinku pieniądze, żeby móc wykonać tą misję i potrzebujemy te przedmioty. Czyli ja od razu dodaję sobie je do koszyka. Kup wszystko za 540, ale my coś tutaj mamy jeszcze? A zaraz, stop. A, dobra. Bo już myślałem, że to są te przedmioty. Tak, jestem pewny. No to co? Akceptujemy misję, idziemy zobaczyć, co tam ciekawego nam przygotowali. Jedziemy na zlecenie. Co to szczeka mi tu? Trąbią, szczekają. No dobra, o, tu mamy już pokazane mniej więcej, co my potrzebujemy, więc potrzebujemy puszki elektryczne. Gdzie to było? Dobra. I pod jedynką od razu. Nie, ona chyba tu już jest. Więc wydaje mi się, że tu będzie trzeba... No co jest tu, kurde? Zainstaluj brakujące puszki. Gniazdka. Dobra, idziemy gdzie indziej zobaczyć. Gdzie są te brakujące puszki? To mnie bardziej interesuje. No nie da się tego. O kurde. Dawaj to. No tutaj nie chcę. Dobra, szukamy dalej jakiegoś miejsca. Tu może będzie iść prościej. Włącznik. O. Patrzcie, tu jakby wskoczyło to. A tu jaki włącznik oni chcą? No, ten jedno biegunowe. Gniazdko, to najpierw gniazdka ogarniemy, dobra. Dwa gniazdka z sześciu mamy zrobione tu. O, tu jeszcze coś potrzebne, więc tu chyba będzie właśnie potrzeba właśnie tu puszka. Tak jest. I ten włącznik, no i pięknie, tu już coś tu mamy rozszyfrowane. Ta gra nie chce za bardzo tu ze mną współpracować, ja zauważyłem. Dobra, puszeczka tutaj. Trzeba by na pewno? Chyba tak. A, tu podwójne. Dobra, to żeby tego potem nie przegapić. Gniazdko podwójne założone. W tym pomieszczeniu. Puszeczka. Gniazdko pojedyncze. Tutaj podwójne. I gniazdka podwójne mamy wszystkie już załatwione. Więc dalej. Pojedyncze to jest? Tak jest. Tu pojedyncze. I jeszcze jedno gdzieś trzeba namierzyć. Tu jest włącznik. Kurde, nie tym klawiszem. Dobra. Ten pokój załatwiony. Tutaj załatwione. Tu jakiś przewód wystaje w ogóle ze ściany. Tu coś chcą od nas. Numer 3. Załatwione. Gniazdka wszystkie mamy zainstalowane. O, tutaj jeszcze puszka. Tak w dziwnym miejscu strasznie to ktoś to wymyślił tutaj. Ale już nie chcę tego komentować.
Czekaj, zielone to znaczy ok, nie? Tak, off. Strasznie słabo tu widać. Aha, szkoda, że nie można na skróty przejść. O, teraz skakuje wszystko, jak trzeba. No i proszę bardzo, zainstaluj bezpieczniki. Zainstaluj wyłącznik nadprądowy jednofazowy, 4 sztuki. Dostarcz prąd do puszki. Puszki z kablami 0,16. Coś tu czuję, że to będzie nie takie proste. Ale mogę się mylić. Otwiera mi te bezpieczniki. 4 sztuki mamy. No i niby 4 potrzebują, dobra. Dobra, dostarcz prąd do puszek. Okej. Tu teraz te przewody. Chyba za dużo tych przewodów tu miałem. Ale gdzie mam je dostarczyć? Skąd? A, do tych wszystkich... O, właśnie. Zaraz sprawdzimy. Pierwsze, lepsze. Mamy pod sufitem. Jak ktoś będzie karnisz wiercił, przytwierdzał, to prosto przewód się wbije. No dobra. Ale tu nie ma żadnej lampki, żeby to przymocować. No to ciekawe. Tutaj też trzeba osobno tak lecieć. A można dziury w ścianie robić, żeby przechodzić. Ale tutaj jest... Zobaczcie, co tu z tego wyszło. Haha! Ale ktoś tu wymyślił dziwnie. Dobra, ja tylko... Czekajcie, gdzie jest mój śrubokręt, jak tu mówię? Weź mi to rozmontuj. No jest port, dobra. A jeszcze te. Okej. Dobra. I cyk, lampa, której nie ma. Właśnie tam gdzieś. Co jest tym? Oddzielę. Ja jeszcze to. Nie no, to weszło tutaj od dołu, tak? Tak jest. To idzie do lampy. Tak, same napisali to. Weź to, odkręć jeszcze to i to. Daj mi tu spokój. No patrzcie, nie da się tego zrobić. Czekajcie sekundę. Dobra, jestem z powrotem. Miałem pilny telefon właśnie z pracy. No i co się z tymi stało tutaj? Że to nie działa. No patrzcie to. A weź mi to włącz. Najpierw odkręć śrubę, dobra. Dobra, ale jestem głupi. W to trzeba klikać. A, tu nie dokręcili mi automatycznie tą śrubkę, jak to zamknąłem.
Syk. Syk i dokręcamy to. Wiem, że nie musiałem wszystkich odkręcać, ale... No i dobra. Mhm. Czyli nic to nie zmieniło. Ja tu sobie mogę o. Ale to ktoś zrobił to gówniano. Chyba ja. Ale a, właśnie kliknę jeszcze czy. Patrzcie, jest. Działa to. Działa to gówno. Tylko trzeba dostarczyć prąd, nie trzeba tam porobić. No to elegancko. To wyłącz mi to wszystko w pizdziet. Dawaj przewód. I podejdziemy tam. Kurwa, jak to teraz tam. Naokoło trzeba iść. Nie wiem, tu, ten system układania kabli tu wydawał się fajny na początku, ale teraz tak słabo to widzę. O. Ale teraz chociaż pod sufitem to dało. Dobra. Jedziemy dalej. Tu. Chociaż nie musiałem ciągać tego, mogłem z włącznika przyprowadzić to. O Jezus. Dobra, cyk. Dawać od tego. Zrobiłem taką popelinę tutaj. Elektryk by to zobaczył, to się by za głowę złapał. Jak to jest w ogóle tutaj? Nie, no ale... Dziwnie to łapie. Dobra, ciągniemy prąd dalej. Teraz może tak bardziej się trochę przyłóżmy. Od ściany do ściany. Kabel jest za długi. W czym on jest za długi? Co jest? Jest. I teraz pod ten włącznik. Przewody w podłodze. Oczywiście, nie, nie, czekajcie, nie tak. Tak. I tutaj. No to mamy to tu. Da się tu jeszcze podciągnąć? Nie da się. To trzeba jechać jeden za drugim. Idziemy do tamtego pokoju teraz. Dobra. I teraz tutaj. Gra nie jest aż na tyle dokładna, żeby wiedziała, co ja tutaj narobiłem teraz za bałagan, żeby to popaliło się raz, dwa wszystko. Dobra. Teraz tutaj. Dobra, jeszcze tu zostało ostatnie. Też polecimy tutaj do góry. Przez ścianę. I teraz idźmy to sprawdzić, czy to nam to zaliczyło. Raczej powinno, ale zobaczymy.
Masakra, masakra. A on kuca, dlatego on tak powoli. I bum. Dobra. Gdzieś jeszcze nie dolatuje prąd. A, do tego pomieszczenia. A to 4 sztuki? Raz. Tak jest. No dobra, to mamy jeszcze ostatni przewód. Wyłącz to. Jeszcze zostało. Dobrze, 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 dobrze. A teraz pojedziemy po podłodze. Tak się nie należy robić. W ogóle nie należy tak układać przewodów. Tak jak tu jest pokazane w tej grze. Znowu nie chcę. Dobra. Jak ten przewód może być za długi? 20. Starczy nam na szczęście. A, jeszcze tutaj. I cyk, lecimy. Dobra, odpalamy teraz 14 przewodów. Nie ma co się śmiać, tu trzeba płakać tej elektryki. No ale jak na pierwszy raz w tej grze. I proszę bardzo. Nie, no jeszcze jedno zgubiłem coś. Raz, dwa, trzy, cztery sztuki, tak brakowały, bo było 11. Tutaj jeszcze. Muszę tak zrobić, bo inaczej się nie da. No i dobra. I teraz powinno zadziałać to. Brawo! Misja wykonana, wróć do biura. Ciekawe, ile my żeśmy zarobili. Zamknięte drzwi, to nie tędy. Tędy. Prąd elektryczny może być zabójczy. No i dobra, podsumowanie. Tyle expa, co nam teraz spadło, to powinniśmy być tutaj już na topowym miejscu. No dobra, 700 wpadło, ale my wydaliśmy chyba 500 na to wszystko, nie? Nie jest tak. No, 800 mamy. Awansowałeś na kolejny poziom. Coś tam, jakieś misje tu doszły? Jeszcze chyba z jedną możemy zrobić, na przykład tą z tosterem. Dobra. Patrzę, ten konkurs świąteczny, nie, od niego nie będę robił, on jest... jak to powiedzieć... Nie mam pojęcia, jak tego zrobić, jak to zrobić. Dawać toster. Tościki są zimne, nie wyskakują kromeczki. Kromeczki to nie tościki. Kromeczki to nie tościki, dobre. Na nazwę.
Na, tak, na tytuł odcinka. Kromeczki to nie tościki. Dobra, chłopie. Odpuść tu. Piątka. I jedynka. No. Gdzie to jeszcze coś? Dziwnie to tak. O! No i dostaliśmy się do tostera. Tym oto sposobem. Może wylutujemy przewody. Coś tu jeszcze? A, tutaj jeszcze śrubokręt. Zamiast naprawiać to by se kupił chłop nowy i nie byłoby problemu. Tostery nie są aż tak drogie. Dobra. Płytka zabrana. Coś tu jeszcze zabrać można stąd. I tutaj odkręciłem. Sprawdzę wskazówkę. Gdzie one były? A tu są. Tego bym się tu nie spodziewał. Dobra, teraz już wiemy, czy wiemy, nic nie wiemy. Dalej nie chce się coś kliknąć. Nie no, żarty tu sobie zrobili z nas teraz. Z tymi śrubkami. Cyk. A wszystko tu rozbierz i potem nie będziesz potrafił złożyć, chłopie. Sprawny. Sprawny. Zepsuty. O. Wymień. Na nowy, dobra, mamy to. Zbadaj zepsuty. Wymień na nowy. Ja nic nie zarobię zaraz. Sprawna. Płytka drukowana jeszcze tylko do sprawdzenia. Zaraz to ogarniemy tu. Dobra, dwie rzeczy popsute. I jeszcze ta, tak, tak jest. Dobra, wstaw nowy. Za piątaka. I tu nowy za trójeczkę. I jeszcze tylko przyspawać tutaj. Lutować, wiem. Dobra. Status jest sprawny. Przewód wewnętrzny sprawny. Nie no, to już można złożyć to z powrotem, nie? No. Nie ma na co czekać. Składamy. Z tego co pamiętam jeszcze tutaj i potrzebne śrubki.
I tu też były śrubki. Jest luk elektrody. Gdzie te śrubki? Z boku. Tak jest. Dobra. Co dalej? Płytka drukowana i kręcimy. Też kręcimy. Trochę z tym tosterem się zeszło, kurde, nie powiem. Gdzie to było tutaj? Ten lód tutaj. Dobra, jeszcze gdzieś coś chyba lutowaliśmy, tak czy nie? Tutaj. Cyk. Korbka. Rączka. I śrubki. Dobra, testujemy. Sprawne. No i zobaczymy, dobra. Chodźmy zobaczyć, czy jeśli lepsze misje będą na przyszły odcinek. Ten konkurs, szkoda, że nie mogę go tu wykasować. O, coś przyszło. Dobra. Do naprawy to. Kuchenka do naprawy, o, też może być ciekawa. Wadliwa myszka u pani jest. To przyjdziemy skontrolować. No i to. Tych świateł nie chce mi się za bardzo robić. Tutaj utknąłem w tej misji. Nie mogłem znaleźć klucza, więc tego nie będzie. Tutaj już mówiłem, że tego się nie da. Dobrze, w takim razie ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli się podobało, to zostawcie łapka, słupka, komentarza. Trzymajcie się i pewnie się zobaczymy w następnym odcinku. A raczej usłyszymy. Trzymajcie się, cześć.